Witam serdecznie, ponieważ jest jak jest, najlepiej czas spędzić w parku. Ja jestem w tej chwili w Parku Kościuszki w Katowicach i zapewniam Państwa, że najbliższe dni też będę spędzał na świeżym powietrzu w parku, dlatego że pogoda zapowiada się przepiękna, a wszystko dlatego, że mamy wyż. On przyniósł ochłodzenie, ale w sobotę zmieni się kierunek wiatru z północnego na południowy i będzie napływać zdecydowanie cieplejsze powietrze. Gorąco nie będzie, ale te 12 stopni w ciągu dnia na pewno. Nocą natomiast przy bezchmurnym niemalże niebie temperatury będą spadały do 1-3 stopni, a w wielu miejscach nawet do zera przy gruncie. W górach do -3, -4 stopni nocą. No i jedna tylko będzie niedobra sprawa dla kierowców, dlatego że te warunki sprzyjać będą powstawaniu mgieł. I nad ranem i nocą widzialność w niektórych miejscach może spaść od 100 do 500 metrów. Ciśnienie jest podwyższone. W tej chwili wynosi 1033 hektopaskale. Jest to ciśnienie zredukowane do poziomu morza. Przypomnę, że średnia wielomiesięczna ciśnienia tutaj na Górnym Śląsku to jest 1020 hektopaskali. I nic nie wskazuje, aby to ciśnienie do niedzieli spadło znacznie poniżej 1030 hektopaskali. Zatem ten wyż gwarantuje ustabilizowaną pogodę. A zatem korzystajmy z uroków polskiej złotej jesieni. Do zobaczenia za tydzień.